Czytajcie, kochani. Dzisiaj bajeczka o takiej gęsi, która znosiła złote jajka. Pewnie kojarzycie taką historyjkę. To jest historyjka Ezopa, czyli taka bajeczka z morałem. Nikt nie wie do końca, kim był ten Ezop, ale jego bajki są bardzo, bardzo znane na całym świecie. Pierwsze już czytano, opowiadano. Właściwie opowiadano dzieciakom w starożytnej Grecji 4000 lat temu, więc naprawdę wiekowe historyjki, no i przetrwały aż do dzisiaj. Jaki jest główna taka rzecz, najważniejsza w tych bajkach, to to, że one wszystkie mają lekcję, taki morał na zakończenie i ta również taki posiada, a jaki, to za chwilę zobaczycie. Posłuchajcie, no pierwsze etapy tej historyjki to takie wprowadzenie, czyli this story is about, mamy przedstawienie naszych bohaterów, Toma, Elenę, White Goose, a goat, some hands and a goldsmith. Goldsmith to taki pan złotnik, u którego można coś kupić, można coś sprzedać. Następnie poznajemy właśnie umiejscowienie akcji, czyli mamy mapę, gdzie możemy odnaleźć dom Toma i Eleny. Możemy odnaleźć miejsce, gdzie mamy pana złotnika, taki sklep jego, jego pracownię. Możemy znaleźć też Road to the Village, czyli taką drogę do wioski, gdzie tam Tom i Elena chodzili na zakupy. No i kolejny krok to już nasza historyjka i tutaj poznajemy Toma i Elenę i od tego zaczynamy. Mamy tutaj piękne wprowadzenie, które mówi o tym, że Tom i Elena to małżeństwo szczęśliwe tak naprawdę, mimo tego, że nie mają środków do życia, radzą sobie bardzo dobrze. Mają zwierzęta, które dają im pożywienie, dbają też o swój ogród, więc mają warzywa i to wszystko zapewnia im takie podstawowe rzeczy do funkcjonowania. I pewnego dnia okazuje się, że wydarza się coś niesamowitego. Tom odnajduje złote jajko. No i to złote jajko na początku wydaje się czymś niesamowitym. Zastanawiają się, co to jest, czy może to jest jakiś metal, tak? Czemu takie żółte, nie wiadomo. Odkrywają rzeczywiście, że to jest złoto, no i to złoto wypadałoby sprzedać. Tom jedzie na targ, jedzie do miasta, tam oczywiście odwiedza pana Goldsmitha, czyli naszego złotnika, no i sprzedaje to jajko. Za to jajko, jakby w nagrodę swojej żonie, za to, że ją bardzo kocha, chce wynagrodzić jej te wszystkie ciężkie lata, no i kupuje jej sukienkę. Żona jest średnio zachwycona z tej sukienki, nie dlatego, że jej się nie podoba, ale dlatego, że miała taki inny pomysł, co zrobić z tymi pieniążkami. Mianowicie pomyślała o tym, że można by było zaoszczędzić i wymienić dach, który tam się nieźle już sypie. No to rzeczywiście tak dociera do niego, że to może byłaby dobra decyzja, ale nie miał złych zamiarów, prawda? No bo chciał uszczęśliwić swoją ukochaną żonę. Chciał jej dać taką namiastkę szczęścia, luksusu. No i co dzieje się dalej? Słuchajcie, kolejnego dnia znowu pojawiają się złote jajka. No i doprowadza to do tego, że wzbogacają się. Tom i Elena są już bogaci, mają piękny dom, nawet mają osoby, które im pomagają, takich servants, czyli mają służbę. No i niestety ciężko im zastopować. Myślą sobie, ojejku, musimy czekać na to jajko codziennie, tak? Czasami tak jest. Ktoś idzie do sklepu albo właśnie kupił sobie nową sukienkę, albo kupił sobie nowe auto i myśli, to jeszcze może coś nowego, jeszcze następnego. I tak ciągle i ciągle i ciągle i nie ma końca, kiedy nie przestajemy robić tych zakupów. I dokładnie tak tu jest, bo Tom z Eleną wpadają na taki świetny pomysł, z pozoru wydający się i dla nich. Mianowicie myślą sobie, że jak zabiją tą gęś, rozkroją ją tam, to w środku będzie mnóstwo złotych jajek i od razu będą mogli się wzbogacić, a nie będą musieli czekać, aż ta gęś im przyniesie to złote jajko. No i co się okazuje? Gęś umiera. No i żadnego złotego jajka już w życiu nie spotykają. Niestety. Co się wydarza dalej? No, wracają do tego samego stanu rzeczy, który był na początku, natomiast nie odnajdują w nim szczęścia teraz, dlatego że wiedzą, co było, tak? Co ich spotkało już później, wcześniej, tak? No, tak, w tej przestrzeni. Ale rzeczywiście po tym stanie, więc nie są do końca szczęśliwi. I tak się kończy ta historyjka, tak? Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na nasz tytuł. Gus, jedna gęś, gis. To wiele gęsi, taki wyjątek. Myślę, że jak pojawia się w tytule, to tym bardziej zwrócimy na niego uwagę. No i przechodzimy do morału, tak, tej historyjki.
Na koniec mamy go pięknie tutaj wytłuszczonego. Don't be greedy or you might lose everything, czyli nie bądź chciwy, bo możesz stracić wszystko. No i taka rzecz bardzo pewnie trudna współcześnie, no bo myślę, że warto o niej pamiętać na co dzień. Trzeba sobie też o niej przypominać, bo jesteśmy bombardowani z każdej strony wieloma reklamami nowych rzeczy, takich, które musimy mieć w posiadaniu już teraz, tak? Najnowsze auto, może iPhone, i coś jeszcze, i coś jeszcze. A jak nie, to pewnie jesteśmy beznadziejni, nie radzimy sobie w życiu i tak dalej, i tak dalej. I skoro my dorośli czasami jakby borykamy się z tym, że wpadają nam te myśli do głowy, no to pomyślcie sami, jak ci mali ludzie, nasze dzieci albo młodzież, którą wychowujemy jako rodzice czy jako nauczyciele, co oni muszą przeżywać, tak? Skoro już urodzili się w takim stanie rzeczy, jaki jest teraz. I taka jeszcze jedna myśl przesłankowa dla Was. Dbajmy o docenianie ludzi wokół nas za to, że po prostu są ludźmi, tak po prostu, zwyczajnie, wartością samą w sobie. Każdy z nas jest tą wartością. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza teraz przed świętami. I to tyle o tej historyjce. Kolejne, to tak jak zapowiedziałam, już mamy te gingerbread and The Runaway Pancake i następne już po świętach The Wooden Horse and The Emperor and The Nightingale. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!